Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 6 w wersetach od 22 do 36? Nazajutrz ludzie stojący na drugim brzegu morza zauważyli, że tam nie było innej łódki, z wyjątkiem tej, w której jego uczniowie byli, oraz że Jezus nie odpłynął ze swoimi uczniami w łodzi, ale że uczniowie jego odpłynęli sami. Przybyły również inne łódki z Tyberiady, blisko miejsca, gdzie jedli chleb, za który podziękował Pan. Gdy więc ludzie zobaczyli, że nie ma tam Jezusa, ani jego uczniów, wsiedli do łodzi i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa. Znalazłszy go na drugim brzegu morza, powiedzieli mu: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Jezus odpowiedział im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale że jedliście chleb i byliście nasyceni. Trudźcie się nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który da wam Syn Człowieczy, bo tego zapieczętował Ojciec, to jest Bóg. Powiedzieli więc do Niego: co mamy robić, by czynić dzieła Boże? Jezus odpowiedział im: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli temu, którego On posłał. Powiedzieli mu więc: jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Co czynisz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: dał im chleb z nieba, aby jedli. Jezus więc powiedział im: zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chleb Boży to ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Jezus powiedział im: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, głodny już nigdy więcej nie będzie. A kto mi wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam, że widzieliście mnie, a jednak nie wierzycie. Pana nie można oszukać. On wie, że tłumy idą za Nim, kierując się jedynie przyziemnymi pobudkami. Mają nadzieję, że znowu nakarmi ich chlebem. Dlatego im mówi, aby zabiegali o niebo, o pokarm życia wiecznego. Werset 27. Powinniśmy zapytać samych siebie, czy priorytetowe w naszych staraniach są rzeczy niebiańskie, które sycą nasze dusze i są trwałe, czy raczej rzeczy tego świata, które są przeznaczone na unicestwienie? Czy to oznacza, że musimy spełniać dobre uczynki, by dostąpić zbawienia? W dzisiejszym chrześcijaństwie wielu jest takich, którzy tak sądzą. Ale Słowo Boże stwierdza wyraźnie: łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków. Dowiadujemy się o tym z listu do Efezjan, 2 rozdziału, od 8 do 9 wersetu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Bóg uznaje tylko jeden uczynek,
i On sam go w nas wykonuje, a jest nim uwierzenie w Zbawiciela, którego On dał. Werset 29. Wszystko pochodzi od Niego. Woda żywota, czyli Duch Święty. I mamy tutaj odnośnik do 4 rozdziału i 10 wersetu tej Ewangelii. Jezus odpowiedział jej: gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, który mówi do ciebie, daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. I chleb żywota, czyli sam Chrystus. Werset 35. Jak się więc to dzieje, że nasze dusze jeszcze łakną i pragną? Czy Pan nie dotrzymuje swych obietnic? Werset 35. I mamy tutaj odnośnik do 4 rozdziału i 14 wersetu tej Ewangelii. Kto jednak będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Oczywiście, że dotrzymuje, to raczej my nie zawsze spełniamy jego warunki. Pan Jezus mówi: kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Tak, jak przez wiarę dostępujemy zbawienia, tak samo, czerpiąc z Jego pełni, możemy codziennie przez wiarę zaspokajać nasze pragnienie. I mamy tutaj odnośnik do 1 rozdziału, 16 wersetu tej Ewangelii. A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską.